Film został zrealizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z programu LIFE oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ziemia. Planeta oceanów, gór i lasów tropikalnych. Ale też miast, samochodów i centrów handlowych. A przede wszystkim miejsce, w którym żyjemy my, ludzie. Mamy swoje nadzieje i plany, troski i bolączki. Dlatego zazwyczaj nie zauważamy zmian, które dokonują się tu i teraz, w naszym środowisku. Bo dziś żyjemy w przyszłości, o której marzyliśmy jako dzieci. Pamiętam pracę, którą pisaliśmy w szkole. Jak będzie wyglądał świat przyszłości? Świat w roku 2000. Była nierealna perspektywa i wszyscy wymyślaliśmy to samo. Mieliśmy być bogaci i nieśmiertelni, mieszkać w szklanych wieżach, a na wakacje latać w kosmos. W końcu wychowaliśmy się na amerykańskich filmach, więc wszystko miało być takie jak tam. Ameryka to było marzenie. Samoloty, kabriolety, supermarkety i kolorowe ciuchy. Jednak wtedy nie wiedzieliśmy, że taki styl życia ma swoje konsekwencje. Że kiedy cały świat będzie realizował swój konsumpcyjny sen, zagrozi to Ziemi, planecie, na której żyjemy. The sea level rise is accelerating. Han desaparecido un 58% de especies de animales. 人類 の 人口 は 70億人 を 超えた. Вырубка тропических лесов приводит к изменению климата. Carbon dioxide concentration grows at terrifying speed. Every generation has a challenge that it is faced with. Some threat, if it's nuclear war, if it's some aggressive state attacking you. Every generation in history sometimes is posed with a huge challenge. We need to prepare the planet for having 9 billion people on it, or 10 billion people. If we want to risk large environmental change on top of that, that's very worrisome. Czy rzeczywiście stoimy przed wielkim niebezpieczeństwem? Kiedyś słysząc o zmianie klimatu, nie kojarzyłem tego z Polską. Teraz coraz częściej dowiaduję się o powodziach, huraganowych wiatrach, podtopionej Warszawie czy Gdańsku. O tym, że straż pożarna częściej niż do ognia wyjeżdża do usuwania skutków gwałtownych burz. Czy to media przesadzają, czy też naprawdę jesteśmy zagrożeni? Gdzie szukać odpowiedzi? W rejonach polarnych, szczególnie w Arktyce, jakby jest klucz do zrozumienia tego, co będzie zachodziło na naszych szerokościach. Ja jestem pewny, że te zmiany klimatyczne u nas nastąpią. Arktyka jest takim systemem, który generuje klimat, czyli no ta wymiana ciepła między różnymi rejonami Ziemi jest spora. Jeżeli zmienimy jakieś układy wymiany ciepła między morzem a atmosferą, a one nastąpią, bo ten lód znika, będziemy obserwowali też spore zmiany na naszych szerokościach. Od 20 lat profesor Piotr Kukliński bada Arktykę. Na statku Oceania wraz z badaczami z Polskiej Akademii Nauk wyruszają na wody Spitsbergenu, aby realizować projekt naukowy pionierski w skali świata. Nagrywa się? Czas leci. Halo, halo. Czas leci. O ile bowiem los arktycznych lodowców jest już dobrze znany, o tyle żywe organizmy tych wód to wciąż tajemnica. Projekt stara się określić, czy organizmy będą w stanie się dostosować do zachodzących zmian.
Nas interesują przede wszystkim organizmy kalcyfikujące, czyli takie, które mają muszle węglanowe albo zbudowane z węglanu wapnia szkielety. Są to rozgwiazdy, jeżowce, małże, ślimaki, mszywioły i wiele innych. Badam, na ile w zmieniającym się środowisku Arktyki organizmy są ciągle zdolne do tego, żeby normalnie funkcjonować. Czy te zmiany związane z klimatem wpływają na ich rozwój, na ich życie, na ich reprodukcję, czy też mają one z tym jakieś problemy. Jest ta grupa tych organizmów takich czysto arktycznych, które potrzebują tych niskich temperatur wody do życia. Czyli każde podwyższenie może spowodować to, że one nie będą miały gdzie uciec. Cieplejsze wody mamy, ale już tych zimniejszych możemy nie mieć. To jednak postępuje dużo szybciej niż jakieś modele matematyczne przewidywały. Część organizmów będzie musiała po prostu wyginąć. Ale tak naprawdę co nas obchodzi los arktycznych żyjątek? Przecież giną codziennie, przeważnie bez bezpośredniej ingerencji człowieka. Naukowcy ubolewają oczywiście nad zagrożonymi gatunkami, ale przecież wiele ich już wyginęło i jakoś nie wpłynęło to na los ludzi. Jednak tym razem może być inaczej. Trzeba uzmysławiać ludziom w Europie, w świecie, że Arktyka to nie jest coś odległego, gdzie ten miś stoi na tej krze, to jest coś, co będzie na każdego z nas wpływało. One of the largest dangers lurking in climate change is a change in the circulation of the atmosphere and the ocean. We know that water can contain a lot of energy, and once it is heated, it doesn't cool down quickly, it takes a long time. And so the ocean currents, they transport the energy around the globe. And if they change and they shift, it has a huge effect on climate. W Nairobi znajdują się największe slumsy Afryki. Ludzie zjeżdżają tu z całej Kenii, licząc na pracę. Mieszkają ściśnięci w barakach albo w naprędce zbudowanych blokach. In May this year, we had a rumor tragedy whereby a house collapsed, a six-story house which collapsed. 200 families were affected. It was a horrible scene. I just saw a crumbled house. People were being retrieved from the rubbles. Tractors were all over. People were yelling and screaming. It was just horrible to see dead bodies coming out of the rubbles. Almost everybody was evacuated to safety, but some people lost their lives inside here. Some were buried alive that we were not able to retrieve. It took us close to 2 weeks to really call off the retrieval process. And we are not so sure of how many people were washed away by the river, but we are sure of the casualties that we were able to retrieve to the hospital. But almost every household items was lost in this disaster. This river looks small, but it's a very dangerous river. Especially when it rains, it really is a big one. And right now it may sound very calm, but it's a dangerous river. We really can't understand what happened, that there was a sudden change of weather pattern, that we got a heavy rain. Actually, it went for 2 weeks. So chances are that we may get more disaster in case it gets to that type of a rain. We pray to God that we don't get like what we got last year. Zmiana klimatu to nie tylko ocieplenie. Na całym świecie wzrasta ilość ekstremów pogodowych i naturalnych katastrof. Dotychczas oglądaliśmy je głównie w telewizji. Teraz stają się realnym zagrożeniem i dla nas. Straż Pożarna w Częstochowie pracuje pełną parą. Przede wszystkim ze skutkami wichur przyszło nam walczyć. Straż Pożarna dostaje ciągle zgłoszenia o zalanych piwnicach, drogach. Prawie 2150 interwencji. Jeśli nie zatrzymamy powodowanej przez nas zmiany klimatu, czekają nas bardzo poważne problemy. Będą się przesuwać strefy klimatyczne, będzie przesuwać się linia brzegowa. Setki milionów ludzi będą musiały opuścić miejsca, w których obecnie mieszkają. To będą uchodźcy, dobijający się do bram miejsc, gdzie da się mieszkać. Będzie mieć zakwaszanie oceanów, susze, pustynnienie, topnienie lodowców, gwarantujących całoroczne dostawy wody dla setek milionów ludzi. To będzie inna planeta, a następstwa będą bardzo poważne. One, two, three! Fire! One, two, three! Fire! W tak niebezpiecznych czasach ludzie coraz częściej potrzebują pomocy straży pożarnej. A ta w Kenii dopiero się rozwija.
Karibu Muranga. Yeah. Hey, welcome back. Okay. Just give me a five. Welcome back. High five. Hey. High five. Hello. Hello again. Dlatego polscy strażacy przyjeżdżają szkolić miejscowych. Thank you, John. And you are in good hands. Jeżeli ktoś zadaje mi cel do osiągnięcia, żeby zbudować straż pożarną w miejscu, w którym nigdy jej nie było, ogromne wyzwanie. Miss! Przemek i Piotr uczą Kenijczyków podstawowych umiejętności i obsługi sprzętu, który trafił tu dopiero niedawno. What off! That direction. Because if he finish here, then he'll go and here into that coupling. When he go into the fire, it's on the end and start rolling backwards. It's less job. That's effectiveness. If it's just one hose, doesn't matter. But if you got 10 hoses, they will be exhausted. John Orunga, lider strażaków z Muranga, to były żołnierz. Pracuje od zupełnych podstaw, edukuje ludzi, twardą ręką trzyma swoich podwładnych, a równocześnie sam się uczy. No John jest unikalny, to znaczy jest jeden John w Kenii, moim zdaniem, bo takich ludzi się rzadko spotyka. Bardzo poważnie traktuje to, co ma zadane. Poza tym ma w sobie motor pracy. To jest taki element, którego, z którym się człowiek rodzi albo nie. I cannot find words to thank the people of Poland, my trainers. What I am now, it is from people, my trainers from Poland. Polscy szkoleniowcy widzą, jak duże są potrzeby strażaków. Jak zmieniający się klimat sprawia, że życie Kenijczyków jest coraz mniej przewidywalne. We were suspecting that the woman was buried down there. So we started excavation down the area. It took the whole exercise took about 2 weeks. And you stopped after the finding the body, yeah? When the body was found, the whole exercise was called off. Okay. Yeah. Heavy rains, which happened in Muranga County, are there a problem now? That question is very should be explained widely, because one, rain is a benefit to the citizens, because the rain is the one they used for farming. Mm-hmm. But if it becomes too excess, then it destroys. If there is so much rain, it will destroy. And you to destroy those areas that are prone to landslides. Like now here, if you get so much rain, this landslide, the land will go. Przemek i Piotr mają program szkoleń przygotowany na wiele lat. Potrzeby strażaków w Kenii będą tylko rosły. Przyczyna ocieplania się Arktyki i natężenia ekstremów pogodowych w Afryce jest ta sama. To nie przez przypadek rok 2016 był najcieplejszy w historii pomiarów, a wcześniej 2015, a jeszcze wcześniej 2014. Przez tysiące lat naturalne procesy odpowiadające za emisję i pochłanianie dwutlenku węgla bilansowały się w sposób naturalny. Klimat był bardzo stabilny. Ewentualne zmiany następowały na przestrzeni dziesiątek tysięcy lat. Ale wszystko zmieniło się w XIX wieku, wraz z nastaniem rewolucji przemysłowej. Kluczem było sięgnięcie po potężne zasoby taniej energii. Dopóki nie mieliśmy węgla, ropy, gazu, pracę fizyczną wykonywaliśmy naszymi mięśniami. Porównajmy energię paliw kopalnych z pracą ludzi. Co można zrobić? Jeżeli byś mnie zatrudnił jako niewolnika od świtu do zmierzchu, żebym w pocie czoła zasuwał, nie wiem, kopiąc doły, nosząc ciężary, miałby ze mnie kilowatogodzinę energii dziennie do dyspozycji. Dla porównania, litr ropy ma 10 kilowatogodzin. Taką energię dostaliśmy do dyspozycji i zaczęliśmy przekształcać świat. Postęp, wcześniej stopniowy, teraz błyskawicznie ruszył do przodu. Silnik parowy, a potem kolejne 19- i 20-wieczne maszyny sprawiły, że nasze życie zmieniło się nie do poznania. Ludzie zaczęli się przenosić do miast, pracować w fabrykach. Na masową skalę pojawiły się udogodnienia, o których wcześniej nie marzyliby arystokraci i królowie. Dopóki nie było paliw kopalnych,
to 90% ludzi pracowało w pocie czoła jako niewolnicy czy chłopi pańszczyźniani, utrzymując kilka procent elity na szczycie piramidy społecznej. I kiedy znieśliśmy niewolnictwo? Kiedy znieśliśmy pańszczyznę? Właśnie w XIX, na początku XX wieku, więc paliwa kopalne uczyniły nasz świat bezprecedensowo fajnym miejscem do życia. Z drugiej strony widzimy, że mamy zmianę klimatu. Przemysł, który tak wiele dał ludziom, nie był niestety obojętny dla planety, na której żyjemy. Well, scientists know for more than 100 years that if you put carbon dioxide and other greenhouse gases in the atmosphere, that the planet will warm. This is old knowledge. And since the 1970s, we know that human emissions are strong enough to cause this effect. And so today, scientists are completely certain that it's caused by humans. Emisja gazów cieplarnianych rośnie błyskawicznie. Równolegle z nią zmienia się klimat. Przeciętni ludzie nie od razu zdali sobie sprawę ze związku tych dwóch zjawisk. Ale nawet wiedząc już, że przyczyniają się do globalnego ocieplenia, nie są w stanie tak po prostu zrezygnować z węgla, ropy i gazu. Paliwa kopalne stały się podstawą naszego życia, częścią nas samych. Barbórka. Święto górników. Długo jeden z najważniejszych dni w Polsce. W czasach komunistycznych w górnictwie pracowało nawet 400 tysięcy osób. Licząc razem z rodzinami, los ponad 1,5 miliona ludzi był związany z wydobyciem węgla. Górnicy byli narodowymi idolami, a ich trud nazywano współczesnym bohaterstwem. Branża przyzwyczaiła się do szczególnych względów władzy. Każdej władzy. Nie będzie silnej polskiej gospodarki bez silnego górnictwa. Węgiel jest naprawdę naszym polskim skarbem. Dzisiaj to nie jest wzorem. Węgiel to nie jest problem, tylko to jest wielka szansa. Musimy patrzeć w przyszłość, a ta przyszłość dla polskiego górnictwa jest dobra. Trudno się dziwić, że w Polsce węgiel stał się czymś więcej niż tylko surowcem. Węgiel to jest coś. To jest nasze, jest polskie, wydobywane przez polskich ludzi. Ludzie zarabiają, utrzymują rodziny i to jest właśnie to sedno. Węgiel to jest to. To jest jak rodzina. To jest tradycyjna uroczystość. Obchodzimy ją co roku i jak długo będziemy żyli, to będziemy obchodzić barbórkę. Węgiel to jest... Nasza druga dziewczyna. Tyle, że rzeczywistość jest nieubłagana. Kolejne kopalnie są zamykane, a liczba górników spada. W 90 roku wydobywaliśmy prawie 140 milionów ton węgla. W 2005 roku węgla wydobywaliśmy 93 miliony ton. A w roku 2015, bo to są dane, które mamy, 65 milionów. Spadek wydobycia tak dramatyczny to jest przede wszystkim spadek zapotrzebowania na węgiel. Dlatego ta barbórka to tylko wspomnienie dawnej świetności. W Wałbrzychu od ponad 20 lat nie wydobywa się już węgla. A młodzi gwarkowie to nie nowy górniczy narybek, ale przebrani uczniowie Technikum Energetycznego. Kończy się tu pewien świat. Niełatwo się z tym pogodzić. Liczymy wszyscy na to, że węgiel w Wałbrzychu się będzie jeszcze wydobywać. Tutaj pod naszym terenem jest jeszcze około 250 milionów ton węgla. Także cała nadzieja, że przecież ten węgiel musi kiedyś być wybrany. Bo mapy wszystko mamy, także jesteśmy w każdej chwili w stanie to uruchomić. Wydobywanie węgla w rejonie Wałbrzycha jest utopią. Ci ludzie już nie wiedzą i nie pamiętają, że tam były chodniki, które miały wysokość 80 cm, metr. Jak można w takich warunkach pracować? Tam się nie da wprowadzić kombajnów, obudów mechanicznych. We współczesnym świecie metoda kilofa i łopaty jest niemożliwa do wykonania, dlatego że to tona węgla musiałaby kosztować jakieś gigantyczne pieniądze i nie byłoby komu tego sprzedać.
Pokłady surowca w skalistej ziemi są tu cienkie. Dlatego powrót wydobycia w Wałbrzychu wydaje się mrzonką. Ale również funkcjonujące polskie kopalnie mają kłopoty ze sprzedażą węgla w konkurencyjnych cenach. Kopalnia Jankowice w Rybniku. Szósta rata. Jak co dzień pod ziemię zjedzie tu ponad 1000 mężczyzn. Wydobędą kilka tysięcy ton węgla. Jankowice działają od 100 lat i dla tutejszych górników są po prostu odwieczną częścią życia. Nie mogę sobie wyobrazić Śląska bez górnictwa, wiedząc, że jeszcze mamy sporo pokładów do wydobycia, więc i że wiem, że ten węgiel jest potrzebny. Nie mogę sobie wyobrazić zatem bez górnictwa Śląska. Wydobycie trwa tu teraz na dwóch poziomach, 400 i 700 metrów. Ale te pokłady się wyczerpują. Aby pozyskać nowy węgiel, trzeba kopać głębiej. Nowy poziom budowany jest na głębokości 900 metrów. Prace trwają. Jedyny sposób, aby pokonać ostatni odcinek i dostać się na sam dół, to opuszczenie w stalowym kotle umocowanym na linie. 200 metrów ciemnym tunelem. Zjazd w głąb ziemi. Górnicy pracują prawie kilometr pod powierzchnią. Transportują na dół tysiące ton stali i drewna, aby obudowywać wykuwane chodniki. Skrobimy coraz bardziej dno beczki i patrzymy, co się dzieje, nie tylko z ropą. Z polskim węglem na przykład. Musimy kopać coraz głębiej. Kiedyś kopaliśmy na 200 metrach, później na 500. Teraz średnio na 700 kilkudziesięciu, miejscami na kilometr 200. Coraz głębiej trzeba sięgać po te zasoby, coraz trudniejsze warunki. Wydobycie na takich głębokościach to praca w coraz wyższych temperaturach, przekraczających nawet 40 stopni. Coraz więcej zagrożeń, a w konsekwencji droższy węgiel. Często słyszy się, ach, mamy właśnie czarne złoto. To jest takie określenie, które mnie bardzo emocjonalnie pobudza. Cóż z tego, że mamy zasoby, bo oczywiście węgiel jest nawet na głębokości 6000 metrów. Tylko nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby go wydobywać z tej głębokości, bo to jest niemożliwe. W Polsce niestety zapomnieliśmy o czymś takim jak kryterium ekonomiczne. Miejscowi patrzą na to inaczej. Węgiel jest najtańszym paliwem. Przy tych technologiach, które dzisiaj mamy, przy zainwestowaniu w pewne rozwiązania, może być bezpieczny dla środowiska. Możemy go w wielu, że tak powiem, wariantach spożytkować. Naprawdę w wielu. Jednak aby wykorzystywać węgiel w sposób przyjazny dla środowiska, musiałby być spalany w elektrowniach wyposażonych w drogie systemy wtłaczania spalin pod ziemię. A wtedy zawsze przegrywałby konkurencję z innymi źródłami energii. Kiedyś mówienie o tanim polskim węglu miało sens, ale to już pieśń przeszłości. Taniej jest wydobyć węgiel na przykład w Kazachstanie, załadować na pociąg i zawieźć na Śląsk i z godziwą marżą sprzedać, niż tej śląskiej kopalni wydobyć po kosztach ze wszystkimi miliardami dotacji podatników. Nasz węgiel jest paliwem, które służyło nam przez wiele dziesięcioleci. W czasach Gierka było wręcz naszym dobrem narodowym, źródłem twardych dewiz, ale to już się kończy. Na razie Polska węglem stoi. Nasza energetyka opiera się na nim w ponad 80%. To więcej niż w jakimkolwiek kraju Europy, więcej niż w Chinach. Ciągłe spalanie węgla w energetyce, przemyśle i domowych piecach ma swoją cenę. Niektórzy już dawno się o tym przekonali. Z nieznanych początkowo przyczyn, między 5 a 9 grudnia 1952 roku w Londynie zmarło nagle 4 tysiące osób. W następnych miesiącach kolejne 8 tysięcy. Lekarze szybko odkryli, że odpowiedzialny za to był smog. Ale dziś to nie Wielka Brytania słynie z brudnego powietrza. Smog, czyli smoke and fog z angielskiego, jest to połączenie dwóch słów. Dym i mgła. Smog stał się naszą specjalnością. Polska jest krajem smogu. Polska jest czerwoną wyspą na mapie Europy pod względem zanieczyszczenia powietrza. Bijemy niestety niechlubne rekordy w tym obszarze. Jesteśmy w czołówce państw pod względem zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym, czy chociażby rakotwórczym benzoapirenem.
W wielu polskich miejscowościach zanieczyszczenie powietrza bywa większe niż w Pekinie. W rankingach najbardziej zanieczyszczonych aglomeracji Europy królujemy od lat. W pierwszej 50 jest 29 polskich miast. W pierwszej 10 aż 6. Mamy problem ze smogiem, mamy problem z zanieczyszczeniem powietrza. I albo się zbierzemy w kupę i coś z tym zrobimy, albo nas to wszystkich pozabije. W Krakowie wynalazcy z całego świata będą prezentować rozwiązania, które pomogą zwalczyć smog. All right, guys, so we start. Hello, everyone in Krakow. Hello. As we have some international teams, it's good to know that hello in Polish is dzień dobry or cześć. So can I have a big cześć from everyone? Cześć. All right. Smogathon to inicjatywa, która ma jedną nadrzędną misję. Jest to walka ze smogiem, walka z zanieczyszczonym powietrzem za pomocą technologii. Mamy 30 projektów z 7 krajów na całym świecie i naprawdę jest to konkretna konkurencja. Dzisiaj uczestnicy będą przez 24 godziny próbować przekonać 70 mentorów na temat tego, że ich projekt jest najlepszy. We created a city tree, and it's basically a forest on 4 square meters. Мы представляем здесь самое эффективное электрическое отопление. В этом случае отпаливаем такой профиль, где изыскуем бежонцы вказания пылу, какие есть снижения. И те информации трапляем до нас, до фирмы, которая сбира такие информации. Але сконт бежонцы смог? За меньшую часть отповеда премисл и транспорт. Главным źródłem są jednak domowe kotły i piece. Nie mamy dla nich norm jakości, jako jedyni w Unii Europejskiej. Palimy najgorszym sortem węgla, mułami i flotami. To są w zasadzie odpady z produkcji węgla. To można obrazować powiedzieć tak, wrzucamy szuflą 3 razy do pieca i wyciągamy 2 szufle popiołu z powrotem. Pełne rtęci, pełne siarki, pełne popiołu, po prostu dramat. Część tych toksycznych substancji znajduje się potem w powietrzu i trafia do naszych płuc. To tak jakbyśmy palili kilka papierosów dziennie. Smog co roku powoduje przedwczesną śmierć ponad 3 milionów ludzi. Według Europejskiej Agencji Środowiska prawie 50 tysięcy w samej Polsce. Smog stanowi realne zagrożenie dla naszego zdrowia, powoduje nowotwory, zwiększa ryzyko zawałów, zatorów. To spektrum chorób, na które jesteśmy narażeni w wyniku oddychania zanieczyszczonym powietrzem, jest bardzo duże. Dlatego liczy się każdy dzień. Uczestnicy smogatonu rywalizują bez przerwy przez 24 godziny. Szkoda czasu na odpoczynek, więc jedyne chwile snu łapią w biegu, na swoich stanowiskach, między kolejnymi prezentacjami. Ale potem natychmiast wracają do walki. Nawet jeśli dziś nie uda się tu znaleźć cudownego rozwiązania w walce ze smogiem, ważne jest coś innego. Buduje się świadomość społeczna i presja na zmianę prawa. Pierwsze sukcesy już są. Od 2018 roku w Małopolsce wreszcie wprowadzone zostaną normy dla domowych kotłów. Swojej uchwały antysmogowej doczekał się też Śląsk. Podobne przepisy dla całej Polski byłyby przełomem. To jest ostatnie stulecie dominacji paliw kopalnych. Nieważne, czy patrzymy na wyczerpywanie zasobów, czy na zmianę klimatu. Jeżeli rację mają ci, którzy mówią, że paliwa kopalne są niezastąpione i bez nich nie da się zbudować systemu energetycznego, to naszą cywilizację czeka krach. Bolesny. Czy możemy w ogóle przeżyć bez węgla? Wydaje się to bardzo trudne. Przecież nawet teraz, kiedy wiemy już, jak szkodzi nam smog, jak niszczy zdrowie naszych dzieci, niewiele się zmienia. Czy Polska jest w ogóle w stanie przebudować cały swój system energetyczny? Jakie są inne opcje? W zasadzie mamy 2 do dyspozycji. Albo atom, albo odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną. Są miejsca, gdzie władze już kilkadziesiąt lat temu podjęły decyzję. Sławutycz, senne miasteczko na północy Ukrainy. 7 rano. Aleksiej Fatachow jak co dzień czeka na kolejkę, która zawiezie go do pracy. Miejscowa elektrownia to największy pracodawca w okolicy. Specjalnie dla tej posady Aleksiej przeprowadził się do Sławutycza z Rosji. W końcu praca w takim koncernie przemysłowym to naprawdę duży prestiż. Pół godziny później elektryczka zbliża się do celu podróży.
Dojeżdżamy do słynnej elektrowni w Czarnobylu. Cały świat słyszał o tym kompleksie energetycznym. Jednoznacznie kojarzymy go z miejscem katastrofy. Ale mało kto wie, że w miejscowej elektrowni wciąż pracuje 2,5 tysiąca ludzi. To jest ja pracuję na Czarnobylskiej atomowej elektrostacji z 1995 roku, z apryla. Сначала работал инженером по управлению реактором на первом блоке. Сейчас я работаю инструктором учебно-тренировочного центра Чернобыльской атомной станции с 2001 года. Ну, это вы ПЧ-2? Да. Что у вас там горит? Взрыв внутри, на главном корпусе, между 34-м... А там люди есть? Да. W 1986 roku w Czarnobylu nastąpiła awaria reaktora jądrowego. W czwartym bloku elektrowni doszło do wybuchu, pożaru i rozprzestrzenienia się promieniotwórczych substancji. Skażony został obszar około 140 tysięcy km kwadratowych, odpowiadający wielkością prawie połowie powierzchni Polski. Ewakuowano 300 tysięcy ludzi. W Prypeci 50 tysięcy mieszkańców musiało z dnia na dzień opuścić swoje domy. Wyjeżdżając, nie wiedzieli jeszcze, że nie wrócą tu nigdy. Czarnobyl to jedna z największych przemysłowych katastrof w historii ludzkości. Do atmosfery Ziemi trafiło 400 razy więcej radioaktywnych substancji niż po zrzuceniu bomby atomowej na Hiroshimę. Powstała po emisji z reaktora radioaktywna chmura, przemieszczała się nad całą Europą. Dotarła nawet do Hiszpanii czy nad Wyspy Brytyjskie. Ale historia Czarnobyla nie zakończyła się z momentem awarii. Elektrowni jądrowej nie można tak po prostu zamknąć. Do usunięcia skutków katastrofy na miejsce ściągnięto setki tysięcy tak zwanych likwidatorów. 30 lat później praca nad zabezpieczeniem i planowanym demontażem reaktorów wciąż trwa. Przyjechać tutaj, ja bym powiedział, na ten moment ja nie совсем понимал, куда я еду, z czym придется работать, żeby snizić дозы, получаемые персоналом. Принята так называемая стратегия демонтажа, отложенного на 60 лет. В Чернобылю są аж 4 реакторы ядровые, которые trzeba zdemontować. В tym najgroźniejszy z nich reaktor czwarty, który od czasów awarii pracownicy nazywają obiektem ukrytym. Obiekt ukrycia его еще называют в средствах массовой информации как саркофаг. Это сооружение, защитное сооружение, которое было возведено к концу 86 года после аварии для ликвидации последствий аварии. На razie nie istnieją rozwiązania technologiczne, które pozwoliłyby bezpiecznie zdemontować reaktor czwarty. Kosztem 1,5 miliarda euro zbudowano więc tak zwaną Arkę. Największa ruchoma konstrukcja na świecie ma sprawić, że radioaktywne substancje nie wydostaną się na zewnątrz. Zabezpieczy to miejsce na najbliższe 100 lat. To jest nowy bezpieczny konfinement, to dostatecznie unikalny obiekt po przyjętej strategii, to jest sami понимаете, вот во всяком случае зона 10-километровая, та, которая была наиболее близко расположена к четвертому блоку, она загрязнена такими радиоактивными веществами, которые i przez 100, i przez 300, i przez jeszcze większe ilość lat nie staną się opasnymi wieściami dla zdrowia. I tutaj jakiegokolwiek normalnego istnienia człowieka nie może być. Prypeć pozostanie miastem duchów. Kolejne miliardy euro będą potrzebne, aby przez następne dziesięciolecia usuwać skutki katastrofy. Okazało się, że energia jądrowa, która miała być cudownym rozwiązaniem naszych problemów, ma swoją ciemną stronę. Wydawało się, że Czarnobyl był pojedynczym przypadkiem, efektem zaniedbań sowieckich inżynierów.
Ale 25 lat później, w Japonii, nastąpiła kolejna wielka katastrofa. Gdy w elektrownię jądrową w Fukushimie uderzyły trzęsienie ziemi i tsunami. Dziś teren awarii jest nadal skażony. Usuwanie skutków zajmie nawet 30 lat. Koszty są niemożliwe do oszacowania. Polsce na szczęście nie grozi tsunami. Jednak ogromne obciążenie finansowe to podstawowa wada elektrowni atomowych. Jak spojrzymy na to, za ile się buduje elektrownie jądrowe, mamy w Europie przykłady. Flamanville, Olkiluoto, Hinkley Point. To są projekty, które okazują się 3-4-krotnie droższe od pierwszej ceny przymiarki. W przypadku Hinkley Point rząd brytyjski musiał się zgodzić na 3-krotnie wyższe od aktualnych ceny energii z tej elektrowni, zagwarantować je przez 35 lat. I to jest energia tak droga, że jest droższa od energii i z węgla, i z gazu, i z biogazu, i ze słońca, i z wiatru. Jest to po prostu strasznie droga energia. Nuclear energy is not the cleanest energy, it's not the cheapest energy, it's the most expensive energy on earth we have, and it causes a lot of environmental difficulties. Niemcy, które już wcześniej zdecydowały się zrezygnować z atomu, po Fukushimie przyspieszyły ten proces. The original plan was to shut down the nuclear power plants by 2022, and this has been almost reached, but of course it's a long way. This is a whole transformation which is needed not only to increase the share of renewable energy, but also to phase out nuclear, then phase out coal in the next decades, and make this transformation happen. Jörg Müller pracuje w elektrowni w Rheinsbergu. To pierwszy reaktor jądrowy we wschodnich Niemczech. Zbudowany wkrótce po II wojnie światowej, był symbolem potęgi komunistycznej energetyki. Jörg już od 20 lat planuje i koordynuje rozbiórkę miejsca, gdzie ostatni atom rozszczepiono w 1992 roku. Zu jedem Kernkraftwerksbau gehört auch der Rückbau. Das ist so, wie bei uns zu jeder Geburt gehört auch ein Tod. Hintergrund ist, dass mein Vater als Physiker hier 1961 angefangen hat und das Kraftwerk aufgebaut hat. Irrwitzigerweise, der Vater baut auf, der Sohn reißt ab. Die Herausforderung steht heute, dass die konventionellen Kernkraftwerke, Braunkohlekraftwerke, nicht mehr Grundlast fahren, sondern entsprechend den Anforderungen der erneuerbaren Energien reagieren müssen. So wie die Sonne nicht mehr scheint oder der Wind nachlässt, sie relativ schnell auf den Markt reagieren müssen und hochfahren bzw. abfahren. Wir haben bei allem Ehrgeiz, bei der Erforschung der regenerativen Energiequellen, im Moment nicht die Lösung in der Hand, dass man den gesamten Bedarf so abdecken könnte. Ich glaube persönlich, dass sicherlich sehr gut ist, in einem Energiemix zu leben, zu sehen, dass man an allen möglichen Energieerzeugungsmethoden arbeitet, um zu sehen, wie kann man denn eventuell in der Zukunft umweltverträglich in allen Punkten Energie erzeugen. We need solar, we need wind, we need biomass, we need offshore wind energy and all the rest and all the storage options which still needs to be developed. Niemcy już od ponad dekady wprowadzają program, który pozwoli im szybko zrezygnować z atomu, a docelowo wyeliminuje też energię z węgla. The Energiewende, the energy transition is a full transformation of the German energy system. The main aim is to increase the share of renewable energy by 80% by 2050. We started in Germany from almost zero regarding the renewable energy share, and the share is now 30% of the electricity production. The Energiewende is a story of success because the people understand we don't want to have nuclear, we certainly don't want to have coal, and we have to do something. Feldheim. Miejscowość w Brandenburgii została pierwszą w pełni samowystarczalną wioską energetyczną w Niemczech, opartą wyłącznie na źródłach odnawialnych. 55 turbin wiatrowych, biogazownia i panele fotowoltaiczne produkują tak dużo energii, że zaledwie ułamek procenta wystarcza na potrzeby wioski. Dzięki temu malutkie Feldheim zaopatruje w energię około 100 tysięcy mieszkańców regionu.
Die Überlegung kam im Jahr 2005, 2006, da die Produkte unserer landwirtschaftlichen Erzeugung im Preis sehr zurückgegangen sind. Und das war ja für uns die entscheidende Frage, wie können wir den Landwirtschaftsbetrieb durch diese schwierige Zeit führen. Und das war, glaube ich, eine richtige Entscheidung, die wir damals getroffen haben mit der Biogasanlage, weil sonst hätten wir 4, 5 Arbeitsplätze abbauen müssen. Die Besonderheit von Feldheim ist wahrscheinlich, dass wir vollkommen unabhängig sind vom öffentlichen Stromnetz und ein internes Heiznetz haben, das wir selber vom Landwirtschaftsbetrieb aus betreiben. Diese dezentrale Energieerzeugung, wie wir sie hier vor Ort betreiben, denke ich mal schon, das hat Zukunft. Weil alles, was hier erzeugt wird im Territorium, bleibt auch im Territorium. Rolnicy z Feldheim zarabiają dzięki taryfom gwarantowanym. To rozwiązanie, które wspiera energetykę odnawialną. Długoterminowe kontrakty, dzięki którym inwestorzy dokładnie wiedzą, ile pieniędzy otrzymają za produkowaną energię. Godzinę drogi od Feldheim dokonano wyjątkowo symbolicznej inwestycji. Największa w Niemczech elektrownia fotowoltaiczna zbudowana została w Schipkau, w miejscu zamykanej kopalni węgla brunatnego. It makes us especially proud because we managed to switch from the most inefficient and the most stupid way of power production from lignite to maybe the most intelligent and the most efficient way of producing power from renewable energy, from the sun. We proved that it's possible to do this and that it is possible to do it quite fastly. Głęboka zmiana systemu nie następuje z dnia na dzień. I Niemcy z początku musieli rzeczywiście dotować te źródła energii, ale też starali się to przekuć w okazję gospodarczą. Stworzenie nowych sektorów gospodarki, setki tysięcy nowych miejsc pracy, co im się udało. To samo moglibyśmy zrobić w Polsce. I próbujemy. To nie wnętrze stacji kosmicznej, ani plan filmu science fiction. Robotnicy ze Stoczni Gdańskiej pracują nad kolejną produkowaną tu wieżą wiatrową. Trwa proces metalizacji. Dokładnie tu, w Gdańsku, w latach 80. dokonywała się rewolucja demokratyczna. Strajk robotników doprowadził nas do demokracji. Zwycięzymy! 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 Przełom nie przysłużył się stoczni. Szybko zbankrutowała i popadła w ruiny. Ale w 2010 roku dokonał się tu kolejny, tym razem energetyczny przełom. Grupa zatrudnia około 1000 osób. W tej chwili produkujemy głównie na potrzeby przemysłu energetyki wiatrowej. 2 lata temu zrobiliśmy około 345 sekcji wież wiatrowych. W tym roku zrobimy ich powyżej 600. Przez 10 lat Polska zapełniała się wiatrakami. Przez ten czas zainstalowana moc w wietrze rosła. Do czasu. W tym roku na palcach dosłownie jednej ręki można by policzyć sekcje wieżowe wyprodukowane na polski rynek. Te wieże nie staną w Polsce. Obecne prawo nie sprzyja energetyce wiatrowej. Tak zwana ustawa odległościowa wyłączyła 99% powierzchni Polski z budowy nowoczesnych 200-metrowych wiatraków. W kraju, który przez dziesięciolecia opierał swoją energetykę na węglu, przestawienie się na energię odnawialną nie jest proste. Zmiana zawsze wiąże się z kreatywną destrukcją. To znaczy, że stare zostaje zastąpione przez nowe, a staremu to się nie podoba, więc stare się broni. W szczególności to stare są wielkie koncerny energetyczne, w którym generalnie nowe psuje biznes. Jak pojawiają się wiatraki, fotowoltaika, to jest konkurencja. W Polsce jak na razie to stare wygrywa. Ci, którzy uwierzyli, że czysta energia to przyszłość, dostali od życia surową lekcję. Na pierwszy rzut oka te krowy i świnie mogą się wydawać częścią zwykłego gospodarstwa rolnego, jakich w Polsce jest tysiące. Jest jednak jedna rzecz, która czyni gospodarstwo Dariusza Rewersa wyjątkowym dla reszty kraju. Oprócz żywności produkuje też energię z elektrowni wiatrowej, którą wraz z kolegami postawił na swoim terenie.
Darek i Piotr jak co miesiąc serwisują swój wiatrak. Dla rolników miał on być sensowną inwestycją na przyszłość. Było nas ośmiu rolników, ośmiu właścicieli gospodarstw rolnych. Postanowiliśmy zbudować elektrownię wiatrową. Jesteśmy teraz dokładnie 85 metrów nad poziomem terenu. Piękne widoki, jeśli ktoś nie ma lęku wysokości, może sobie zobaczyć. Widzimy, jak to ma równo zaorane pole, co uprawia na polu. Energetyka wiatrowa, tak zresztą przecież wtedy promowana, miała być dla nas takim pomysłem na stabilność gospodarstwa, na taki dodatek do naszej produkcji. Wydawało się to wtedy pewne, państwo zapewniało o tym, że zielona energia, energia produkowana ze źródeł odnawialnych, to jest przyszłość, a tu nic. Rolnicy zdawali sobie sprawę, że budując wiatrak, wkraczają na nieznane dla siebie terytorium. Nie wiedzieli jednak, że perspektywy ze szczytów wieży i z jej podstawy mogą być diametralnie różne. Generalnie chyba aż tak bardzo nie przesadzaliśmy, jeśli przyjmowaliśmy wstępnie spłatę kredytu w okresie 5 lat. Tak wynikało z obliczeń, z biznesplanu, tak, przy przyjęciu tych stawek, które obowiązywały w tym czasie i które państwo nam gwarantowało. Przecież mieliśmy gwarancję, to było zapisane w prawie energetycznym, tak, że przez okres 15 lat będzie obszar wspierany i będzie gwarantowana stała cena. I teraz budujemy, jak się okazuje, od razu w tym roku, kiedy jest elektrownia uruchomiona, zmieniają się warunki. I ja muszę ocenić ryzyko inwestycji. Jeśli wiem, że dochód będzie stały, to mogę przyjąć sobie pewne wahanie, powiedzmy 5 czy 10% w dochodzie. Ale jeśli to się zmienia diametralnie i umowa, która ze mną została zawarta, będzie zerwana i negocjowana na nowych warunkach, które generalnie będą zakładały, każdy przecież o tym wie, obniżkę ceny. I co ja mam wtedy zrobić? Po prostu jakby nóż w serce. A prace nad ustawą trwały już 4 lata, co najmniej. I dopiero w 2015 roku weszła w życie, wtedy, kiedy my już żeśmy wybudowali. I gdybyśmy wiedzieli, że ona w takim kształcie wejdzie w życie, to byśmy, ja wątpię, ja bym nie był wtedy za tym, żebyśmy budowali. No ale... Najczarniejszym jakby scenariuszem naszej inwestycji jest to, że przy braku jakby dochodów faktycznie, które by jakby spłacały kredyt, będzie rozebranie elektrowni, raczej najpierw zatrzymanie elektrowni, wstrzymanie produkcji, wstrzymanie płacenia podatków i rozebranie elektrowni i sprzedaż, ale czy ktoś to kupi gdzieś za granicę wschodnią, czy cokolwiek, nie wiadomo. I w najgorszym scenariuszu, jeżeli polegnie ta cała inwestycja, po prostu będą licytowane domy. Wszystkich tu po prostu z nas będą sprzedawane domy. Za pół ceny nas wykupią. Za pół ceny. Polska zobowiązała się zużywać 15% swojej energii ze źródeł odnawialnych już w 2020 roku. W 2015 roku było to niecałe 12%. Cały kraj powinien zapełniać się nie tylko wiatrakami, ale też biogazowniami i instalacjami fotowoltaicznymi. Jednak opłacalność takich inwestycji wynika z przepisów. Na tym budynku będzie zamontowane 21 paneli fotowoltaicznych. Taka instalacja będzie prawie w 100% w stanie zbilansować zużycie tego domu. Niestety obecnie brak systemu wsparcia i też bardzo niejednoznaczna sytuacja legislacyjno-prawna sprawia, że klienci nie czują się pewni, nie chcą inwestować w instalacje fotowoltaiczne ze względu na to, że to wszystko wiąże się z dużą dozą niepewności niestety. Chociaż istnieją krajowe i unijne fundusze wspierające takie projekty, nie są wystarczające wobec istniejących wyzwań. Polscy inwestorzy czekają na podobne do niemieckich taryfy gwarantowane, zapewniające stałą cenę za energię oddawaną do sieci. Jednak to rozwiązanie w Polsce jak dotąd nie zostało wprowadzone. Widzę, że jest to bardzo niestabilny rynek i wynika on przede wszystkim z tego, że
że ustawodawca nie jest w stanie nadać jednoznacznych przepisów na dłuższy okres niż pół roku czy rok. Na przestrzeni 7 ostatnich lat było około 6 czy 7 propozycji ustawy o odnawialnych źródłach energii. To tylko obrazuje po prostu, jak bardzo ten system się zmienia i po prostu jak to wszystko jest nieprzewidywalne. Tymczasem to przewidywalność jest kluczowa dla indywidualnych producentów energii. Część energii konsumują od razu, ale zwykle większość oddają do sieci. Gdy na przykład w ciągu dnia produkują energię, a nie zużywają jej, bo są poza domem. Dlatego, żeby inwestycja się opłaciła, decydujące są warunki finansowe. Zapowiadane taryfy gwarantowane miały zapewniać odpowiednie przychody. Jednak skończyło się na obietnicach. Mając świadomość proekologii, efektywności energetycznej, zainstalowałem taką instalację, która w 100% pokrywa zapotrzebowanie mojego domu na energię elektryczną. Strzeliłem sobie w kolano, zainwestowałem własne środki w coś, co praktycznie mu się nigdy nie zwróci. Obiecywano takim osobom jak ja, które mają takie instalacje, że skorzystamy z tak zwanych cen gwarantowanych. W moim przekonaniu rząd nie słucha głosu prosumentów, odbiorców, a słucha zaś dużych koncernów energetycznych. Przesłanie rządu jest jasne. Ochrona środowiska się nie opłaca. Dlaczego przedstawiciele energetyki odnawialnej w Polsce są tak rozżaleni? Czemu liczą na wsparcie państwa? Czy odnawialne źródła energii opłacają się tylko wtedy, gdy są dofinansowywane? Często pada argument, że odnawialne źródła energii są drogie, że są niestabilne, a w ogóle to kupujemy je od Niemców, od Amerykanów, od Chińczyków, a węgiel jest nasz polski. No to jest półprawda. Generalnie wiele krajów dotuje swoją energetykę w taki czy inny sposób. Nie tylko my dotujemy węgiel, a Chińczycy co dotują? Fotowoltaikę, sieci inteligentne, elektromobilność. Dlaczego to robią? Bo zdają sobie sprawę, że tam jest przyszłość gospodarki światowej. Musimy myśleć, co po węglu i dlaczego niewystarczająco szybko rozwijamy w Polsce technologie odnawialnych źródeł energii. Chociaż mogłyby być, bo Polacy są naprawdę kreatywni, są bardzo dobrze wykształceni i potrafią robić biznes, kiedy nie rzuca im się kłód pod nogi. Ciężko się dziwić, że w kraju opartym na energetyce węglowej zmiany zachodzą powoli. Trzeba przełamywać opór starych, opartych na węglu branż. Przy okazji jednak tracimy czas i energię ludzi, a jeśli stoimy w miejscu, to tak naprawdę się cofamy. Gubin Brody. Tam zamrożono właściwie inwestycje od 20 lat. Także tam nie można zbudować jakiegoś, powiedzmy, małego przedsiębiorstwa, czy magazynów, czy innych rzeczy, bo ma powstać kopalnia odkrywkowa. Na czele mieszkańców, którzy nie zgadzają się na budowę kopalni, stanęła Anna Dziadek. Przede mną znajduje się pałacyk, który kiedyś był moim przedszkolem, nie tylko moim. Bardzo wiele dzieci chodziło tutaj do przedszkola. Jest nam bardzo przykro patrzeć, co się w tej chwili z tym obiektem dzieje. W tej chwili budynek ten rujnuje się. Mógłby znajdować się tutaj hotel, mogły być miejsca pracy, ale niestety plany kopalniane pokrzyżowały jakiekolwiek możliwości i szanse rozwojowe tego miejsca. I tutaj tak naprawdę można tą głupotę dotknąć, tak? Nie tylko zobaczyć, ale dotknąć. Zamiast rozwoju mamy pogarszającą się z roku na rok ruinę. Węgiel brunatny uważany jest za nasz surowiec strategiczny. Jest mniej efektywny, za to tańszy od kamiennego. Łatwiej go wydobyć, bo leży płytko pod ziemią. Według szacunków w Polsce znajdują się największe zasoby tego surowca w Europie. Jedne z najbogatszych złóż leżą przy granicy z Niemcami, w okolicy Gubina. Legenda głosi, że Dolne Łużyce stworzył Pan Bóg, a diabeł wetknął tu węgiel brunatny. My nie musimy jeździć do Bełchatowa, nie trzeba nas wozić na wycieczki do Bogatyni. Jesteśmy w temacie, widzimy, co się dzieje w Niemczech i te skutki negatywne zagłębia węgla brunatnego odczuwamy w zasadzie na co dzień. Tutaj powstały te kopalnie odkrywkowe kosztem 50 tysięcy ludzi, których stąd przesiedlono. Odkrywka przepędza wszystkich i wszystko. Zostaje nam taki widok Mordoru. Ta przyroda kiedyś sobie tu poradzi, tak? Kiedyś na pewno z powrotem będzie zielono, ale czy pojawią się z powrotem ludzie, czy uda się przesiedlić z powrotem ludzi, też będzie to proces długotrwały. Tak de facto tutaj to planowano już kopalnie przed II wojną światową.
Pamiętam jako dziecko odwierty w latach 80. I wiedzieliśmy, że badają, czy jest węgiel i szukają węgla i chcą zbadać, ile tego węgla jest. Temat wrócił w roku 2009, kiedy sformułowano konkretny plan budowy kopalni. I wydaje się to naturalne, jak każdy dobry gospodarz, jeśli ma w swoich zasobach coś, co jest mu niezbędne do życia, życia gospodarki, życia mieszkańców, bo każdy z tych podmiotów potrzebuje energię na co dzień, więc trzeba mu ją dostarczyć, wyprodukować, więc po to, żeby sobie zapewnić to bezpieczeństwo, tą podstawę zasilania w energię wszystkich odbiorców, no to najlepszym rozwiązaniem dla naszego kraju będzie węgiel. Rozpętała się tutaj burza, koniecznie chciano tę kopalnię przeforsować, namawiano lokalną społeczność na wyrażenie zgody. Część mieszkańców zaprotestowała, wiedząc, jak wygląda wydobycie po niemieckiej stronie granicy. Wielka kopalnia Jęczwalde oraz trzy okoliczne elektrownie dominują nad krajobrazem. Wydobywanie węgla brunatnego zamienia krajobraz o walorach turystycznych, przyrodniczych w księżycowy krajobraz. Niemcy już od wielu lat protestują przeciw planom rozbudowy tej kopalni. In Deutschland ist es immer noch so, dass der Bodenschatz, also die Braunkohle, wichtiger ist als der Mensch. Wir sind hier, weil wir gegen den Tagebau kämpfen wollen. We don't need new Tagebau in Germany because the coal phase out will continue. And we have to make a structural change towards more renewable energy and less coal. Po polskiej stronie opór przeciw kopalni również rośnie. W 2009 roku odbyły się referenda. Oboje z mężem zagłosowaliśmy przeciwko, tak jak większość mieszkańców. Myśleliśmy po wygraniu tego referendum, że temat zostanie zakończony. Jednak wciąż nie wiadomo, czy kopalnia powstanie. Na razie zarówno po niemieckiej, jak i polskiej stronie granicy trwa walka na słowa i regularne protesty. Anna Dziadek wspiera też sąsiadów. Große Politik und noch größere Politiker und sehr großen Firmen versuchen über unsere Zukunft zu entscheiden. Mieszkańcy Łużyc wierzą jednak, że sami zadecydują o własnym losie. Und deswegen hoffe ich, dass unsere Demonstration, endlich unsere Politiker im Vereinigten Europa überzeugt, dass das 21. Jahrhundert schon da ist. To jest Dawid i Goliat, ale my znamy historię Dawida i Goliata i Dawid zwyciężył. Walka o źródła energii to nie tylko konflikt biznesowy, odmienna wizja wielkich korporacji i lokalnych środowisk. To spór o samą istotę rozwoju w świecie uzależnionym od energii. Obecnie paliwa kopalne nie są oceniane przez rynek jako perspektywiczne inwestycje. Wycena giełdowa spółek energetycznych wykazuje drastyczny spadek w ciągu ostatnich 2 lat. A cały system produkcji energii w Polsce wydaje się zagrożony. Lato 2015 roku. W polskiej energetyce następuje coś, co nie miało miejsca od czasów komunistycznych. Władze ogłaszają najwyższy 20 stopień zasilania. Wielu odbiorcom ogranicza się dostęp do prądu. Przyczyny są złożone. Awarie i remonty równocześnie wyłączają z użycia kilka bloków energetycznych w krajowych elektrowniach. Ale prawda była taka też, że w trakcie tych upałów po prostu zabrakło wody w Wiśle do chłodzenia bloków energetycznych w Kozienicach i Połańcu na węgiel. Bo węglowa technologia potrzebuje ogromnej ilości wody. Lata są coraz bardziej upalne i suche. W konsekwencji obniża się poziom wód. To zakłóca pracę elektrowni. Obecna energetyka jest energetyką scentralizowaną. Czyli mamy wielkie bloki po kilkaset megawatów, teraz budujemy już nawet takie powyżej 1000 megawatów. I wielkie, scentralizowane elektrownie dostarczają prądu. Taki układ ma zasadniczą wadę. Jedna poważna awaria i wszystko się wali. Następuje blackout, czyli brak zasilania, ogromne utrudnienia i potężne straty gospodarcze. Taka sytuacja zagroziłaby samym podstawom naszej cywilizacji. Jej symbolem są miasta. Mieszka w nich ponad połowa ludzkości. W metropoliach wszystko jest masowe. Budownictwo, transport, handel, produkcja żywności. Bez energii wszystko natychmiast by się zatrzymało. Współczesne społeczeństwa musiałyby wymyślić się na nowo. Paliwa kopalne kiedyś się wyczerpią.
a odnawialne źródła energii nie zaspokoją od razu wszystkich naszych potrzeb. Dlatego kluczowe jest oszczędne gospodarowanie energią, którą produkujemy. A nasz świat bardzo nie lubi ograniczać swoich potrzeb. Jeżeli powiemy ludziom, że mieliby ograniczyć radykalnie swój poziom życia, to tego nie kupią. Nawet jeżeli miałby po nas być choćby potop i nasze wnuki miały mieć miliard uchodźców z Afryki i Bliskiego Wschodu na granicach Europy. Jaki może być drogowskaz? My potrzebujemy usług energetycznych. Żebym ja miał w domu ciepło, żebym mógł dojechać do znajomego, żeby u niego czekała schłodzona lemoniada. Potrzebuję usług energetycznych i można je mieć, zużywając dużo mniej energii, dużo mniej zasobów. W Polsce dużo energii potrzebujemy w przemyśle i transporcie. Jednak najwięcej zużywamy jej w naszych domach. A są one zazwyczaj nieocieplone. Na zdjęciach termowizyjnych widać pomarańczowo-żółte plamy. To uciekające ciepło. Takie budynki to wampiry energetyczne. Choć wiele budynków zostało zmodernizowanych, wciąż źle ocieplonych lub niedogrzanych jest ponad 70% domów jednorodzinnych w Polsce. Żeby było w nich komfortowo, potrzeba bardzo dużo energii, a to oznacza wysokie rachunki. Energooszczędność możemy uzyskać mądrą, dobrze zaprojektowaną architekturą. Tak ukształtowaną, ażeby chroniła nas przed słońcem, kiedy powinna chronić, otwiera się na to słońce, kiedy chcemy. Żeby straty, jak gdyby, wynikające ze strat cieplnych przez ściany były jak najmniejsze. Robert Konieczny to najsłynniejszy polski architekt. Jego dom Arka został uznany przez magazyn Wallpaper najlepszym budynkiem roku 2017. Ekologia to oczywiście ograniczenie, ale każde ograniczenie jest wyzwaniem, bo dzięki ograniczeniom pojawiają się fajne rozwiązania i fajne pomysły. W domu, w którym teraz się znajdujemy, w mojej Arce, nie musiałem zastosować klimatyzacji, czyli czegoś, co jest bardzo energochłonne. Bo jesteśmy na takiej otwartej przestrzeni, gdzie tu dosyć często wieje. Pomyślałem sobie, że ta klimatyzacja nie będzie mi potrzebna, bo zrobię jakby taką naturalną wentylację tego budynku. I wystarczy okna otworzyć na przestrzał, albo je delikatnie rozchylić, to jest cały czas ruch powietrza. Łatwo planować ekologiczne rozwiązania, nie mając ograniczeń finansowych. Niedawno jednak Konieczny postawił sobie ambitniejszy cel. Zaprojektować przyjazny środowisku dom, na który będzie stać masowego klienta. Nazwał go domem optymalnym. Budowa pierwszych budynków ruszyła w 2016 roku. Ten dom troszeczkę miał odczarować jak gdyby te drogie ekologiczne budynki, które być może nigdy się nie zwrócą. No w domu optymalnym ten dach, który wychodzi poza obrys domu, nie służy tylko do tego, żeby chronić nas przed dużymi opadami śniegu, żeby ten śnieg potem jak spada nie zalegał pod ścianami, tylko żeby sobie gdzieś tam spadał dalej, ale też przed tym, żeby nas chronić przed słońcem, na takiej samej zasadzie jak w Arce. Kiedy jest słonko wysoko, no to wtedy nie nagrzewa wnętrz, a kiedy faktycznie tego słońca potrzebujemy, ono schodzi niżej, to dachy już nie zadaszają i słońce wpada do środka. Drugi z elementów to jakby przewietrzanie samego budynku. I żeby ten obieg powietrza jak gdyby w naturalny sposób przez klatkę schodową przechodził coraz wyżej i wychodził sobie przez okna połaciowe. I to też jest jak gdyby moim zdaniem oszczędność, gdzie nie są potrzebne super drogie systemy, a mądra decyzja projektowa powoduje, że dom jakby w naturalny sposób wymienia powietrze i się wentyluje. Tylko niektórzy z nas mogą jednak myśleć o budowie nowego domu. Miliony Polaków mieszkają wciąż w nieocieplonych budynkach, które ogrzewa się tak samo jak w XIX wieku. Ja tu żyję 58 lat. W tym budynku. Mąż już nie żyje 30 lat, to tak. Przyniósł dwa wiadra, na drugi dzień dwa i paliło się i był człowiek młody, zadowolony. A w tej chwili to tak, dzieci naniosą węgla nieraz dwa dni i za trzy, no bo dzień w dzień jest tak, że nie są w stanie przyjść. Pani Alina nie ma wyboru. Podobnie jak miliony Polaków, którzy wciąż mieszkają w niezmodernizowanych budynkach. Dom jest nieocieplony. Już obiecują dwa lata i nieocieplony jest jeszcze do tej pory, ale żeby się ciepło zrobiło, to ja muszę spalić wiadro węgla. Mam dosyć tego węgla i palenia w piecu i wynoszenia popiołu. To jest już nie do pomyślenia w wieku moim. No ale co zrobić?
Na palenie w nieefektywnych piecach skazani są najubożsi, choć i klasa średnia często korzysta z tego źródła. W ten sposób trujemy środowisko, a jednocześnie tracimy pieniądze. Powszechny jest problem ubóstwa energetycznego, czyli sytuacji, gdy duża część domowego budżetu przeznaczana jest na energię. Są jednak kraje, gdzie znaleziono rozwiązanie tego problemu. Donc là, l'objectif de notre venue à nous, là, c'est de réduire votre facture énergétique par deux. Je l'apprécie énormément. We Francji z powodzeniem działa program Mieszkać Lepiej, który pomaga mniej zamożnym rodzinom. Ekipy remontowe ocieplają domy i wymieniają stare izolacje. Spada emisja zanieczyszczeń, a ludzie płacą niższe rachunki. Le secours est venu. Et je suis heureuse parce que je vais avoir un bon chauffage. Ma maison va être bien isolée. Można by powiedzieć, Francja to bogaty kraj, stać ich na finansowanie takich programów. A w Polsce to nierealne. Ale w tym przypadku to nie podatnicy płacą. System handlu emisjami polega na tym, że Polska wprowadza na giełdę uprawnienia, które muszą kupić firmy posiadające obiekty, które emitują dwutlenek węgla. Pieniądze z zakupu uprawnień wracają do polskiego budżetu. Powinny być przeznaczone na rozwój niskoemisyjny. Inwestycje w kolej, zieloną energię czy termomodernizację budynków. I donc nous nous avons décidé que ça soit pour ce programme de rénovation des logements, puisque si on isole les logements, on a moins d'émissions de gaz à effet de serre. La payer les pollueurs, mais au profit de personnes qui ont besoin notamment d'aide. Rodzina Osenar mieszka 75 km od Paryża w zabytkowym, ale zaniedbanym domu. Do maja zeszłego roku domownicy musieli radzić sobie bez podstawowych udogodnień. Oui, le plus gros des changements a été l'arrivée de l'eau chaude. On se lave, faut pas se leurrer, hein, on est lavé tous les jours, mais prendre une douche chaude simplement en ouvrant un robinet, c'est le miracle. C'est du Père Noël en permanence. On a réussi à avoir et les fenêtres et du chauffage et de l'eau chaude. La facture a été diminuée carrément par deux. Europejski system handlu emisjami to największy taki system na świecie. Program przynosi też konkretne dochody polskiemu budżetowi. W 2017 roku będą to 3 miliardy złotych. Środki z handlu emisjami mogłyby przyczynić się do podniesienia jakości życia w wielu milionach gospodarstw. Na razie jednak rozpływają się w budżecie. Zasada zanieczyszczający płaci będzie coraz zdecydowanie stosowana. Traktujesz atmosferę jako ściek dla swoich odpadów, zapłać koszty, które powodujesz. Ale nie tylko wielkie firmy są odpowiedzialne za zatruwanie środowiska. To, jakie produkty kupujemy, z jakich części świata pochodzą i ile ich potrzebujemy, ma wielkie znaczenie. Towary pokonują ogromne dystanse, zanim dotrą na półki supermarketów. Emisje z transportu i produkcji przyczyniają się do zmiany klimatu. Każdy z nas pozostawia po sobie ślad węglowy, czyli sumę emisji gazów cieplarnianych, które powodują globalne ocieplenie. Na wielkość śladu węglowego wpływa głównie energia zużywana w domach, transport, żywność, produkty pozaspożywcze i usługi, z których korzystamy. Jesteśmy społeczeństwem masowym, jest nas coraz więcej i błyskawicznie rosną nasze potrzeby i zachcianki. Kupujemy za dużo i wyrzucamy za dużo, bo produkty często są słabej jakości. Na jeden sezon. Kiedyś było inaczej. Ten zakład otworzyłem ponad 37 lat temu. Wtedy roboty było do czorta i ciut-ciut nie dawaliśmy rady. Dziś roboty jest figa. Szewcy to dziś zawód na wymarciu. Zamiast naprawiać, ludzie wolą kupować nowe. Zmieniło się to, że kiedyś był to but. Była skóra, podeszwa była jak należy. Dziś jest badzie. Kto to będzie naprawiał? Coś się dzieje, to śmietnik idzie do więzienia. Naczelną zasadą naszej cywilizacji jest konsumpcja. Ma to swój efekt uboczny. 3,5 miliona ton odpadów dziennie. 145 tysięcy załadowanych tirów. Tyle śmieci na całym świecie produkujemy każdego dnia. Każdy kupowany i wyrzucany przedmiot szkodzi środowisku i przyczynia się do zmiany klimatu. Konieczna jest rezygnacja z modelu gospodarki produkującej taką ilość śmieci. To nasze codzienne wybory zdecydują, czy hałdy odpadów będą nadal rosły. A kolejną dziedziną, w której możemy zaoszczędzić energię, jest transport. W Polsce mamy już ponad 20 milionów samochodów.
Niemal wszystkie spalają ropę, którą importujemy głównie z Rosji. Jesteśmy od niej energetycznie uzależnieni, a do tego zatruwamy środowisko. Tymczasem europejskie metropolie od lat wprowadzają utrudnienia i opłaty dla prywatnych samochodów. Wspierana jest komunikacja publiczna, zwłaszcza ta, która nie emituje zanieczyszczeń. Co ciekawe, wiele nowoczesnych elektrycznych autobusów, które jeżdżą po Berlinie, Hamburgu czy Barcelonie, produkowanych jest w Polsce. Autobus elektryczny marki Solaris jest przede wszystkim autobusem ekologicznym. On nie emituje żadnych zanieczyszczeń, żadnych spalin. On jest cichy, nie emituje hałasu, przez to jest przyjazny dla środowiska. Coraz więcej takich autobusów jeździ już po ulicach polskich miast. Rewolucja dokonuje się na naszych oczach. Autobus bateryjny sprawdza się właściwie w każdym miejscu, jeżeli chodzi o autobus miejski. Po prostu to jest idealne zastosowanie dla napędu elektrycznego. Autobus często się zatrzymuje, często rusza. Zatrzymując się, odzyskuje energię, którą wykorzystuje przy ruszaniu. Czyli tutaj mamy bardzo dużo oszczędności i bardzo pozytywny wpływ na środowisko. Wyobrażam sobie, że za 10-15 lat w miastach będą tylko autobusy bateryjne. Nie brakuje w Polsce firm czy wynalazców, którzy na własną rękę rozwijają technologię czystej energii. Nie sposób dziś powiedzieć, komu się uda. Czy któraś z wielkich marek przyszłości będzie pochodzić z Polski. Wydaje się jednak, że żyjemy w epoce równie przełomowej, co czasy rewolucji przemysłowej. Że prawdopodobnie jeszcze w trakcie naszego życia powstaną wynalazki, które sprawią, że nasze wnuki będą myśleć o dzisiejszych wiatrakach czy panelach słonecznych, nie mówiąc już o paliwach kopalnych, tak jak my o furmankach czy parowozach. Jeżeli udowodnimy, że oprócz węgla są jeszcze inne alternatywne źródła energii, na których można zarabiać, które można wdrażać, to wydaje mi się, że wtedy też zmieni to pewien sposób myślenia. Młoda badaczka Olga Malinkiewicz zebrała we Wrocławiu międzynarodowy zespół naukowców konkurujący w globalnym wyścigu do nowych źródeł energii. Jeśli wygrają, nie tylko zarobią kolosalne pieniądze, ale też naprawdę zmienią świat. Perowskity jest to grupa materiałów, którą okazuje się można doskonale przetwarzać energię słoneczną na elektryczną. Są to materiały, które są niedrogie, które można wytwarzać w laboratoriach. Dzięki temu możemy energię wytwarzać w kosztach porównywalnych do kosztów tradycyjnych, na przykład paliwa kopalnego. Na uniwersytecie, jak jeszcze studiowałam w Hiszpanii, zaczęłam pogłębiać temat, czytać na ten temat więcej i wtedy doznałam takiego, może nie olśnienia, ale takiego uczucia, że jak człowieka czasem ciarki przechodzą po plecach, że to jest to, to się uda, to jest coś, na co w zasadzie czekaliśmy od momentu, kiedy, nie wiem, były pierwsze ogniwa krzemowe. Mamy w końcu materiał, który jest tak samo wydajny, ale jak o niebo łatwiej jest go wytworzyć i jak można dużo pozyskać z niego energii. Olga jako pierwsza przedstawiła światu perowskitową ładowarkę do telefonów. Teraz jednak przed jej zespołem kluczowe wyzwanie. Tanie wytwarzanie perowskitów na skalę przemysłową przy użyciu drukarki 3D. Zaczyna się krystalizować perowskit w drukarce i powoli te kwadraty zacznie być tak widać, one tak zaczną powoli brązowieć, a są właśnie drukowane. This is the first step. You need to give the first step to walk a long road. So first is charging a smartphone, but then the next step is to extend this technology to what I was describing other cases to other fields like space and incorporating in vehicles and windows of buildings. Moim marzeniem byłoby to, żeby zanim dojdziemy do takiego kryzysowego punktu, że będziemy zabijać się o ostatni węgiel na świecie, żeby była już inna alternatywa, technologia, która też będzie dostępna dla wszystkich, z której ludzie będą mogli korzystać i nie będą musieli o nią walczyć. When I wake up in the morning, I need to have a strong motivation of a sense of what I'm doing, and this work I do, it really makes sense to me. So I put efforts, I put hours, and this is part of my life. So I want to feel that when I'm going to work, I'm going to put a small grain of sand, you know, for one day, build a beach, you know, like make a big one, but it's every day, step by step.
Nie wiadomo, czy to Olga Malinkiewicz dokona przełomu w energetyce odnawialnej. Ważne, że kolejne wynalazki cały czas powstają i że zmiana idzie też z dołu. Że dowody nadchodzącej energetycznej rewolucji znajdujemy też w miejscach, gdzie zupełnie byśmy się ich nie spodziewali. W samym sercu Górniczego Śląska. Proszę Państwa, dzisiaj wykonujemy kolektor grawitacyjny, czyli kompletnie bezobsługowy, bez zasilania i będzie funkcjonował w taki sposób, że my będziemy mogli korzystać z niego bezpośrednio, czerpiąc ciepłą wodę. Technikum Górnicze z Rybnika, które od 70 lat kształci młodych do pracy w kopalni, ostatnio miało coraz mniej chętnych. Na próbę otwarto więc klasę odnawialnych źródeł energii. Uczniów zgłosiło się tylu, że trzeba było stworzyć więcej grup. O, popatrzcie, są ślady wycieków. Czyli prawdopodobnie może być tutaj wywalona uszczelka. Jeżeli mamy grzałkę teraz zainstalowaną na samym dole, to tu unosi nam się ciepło. Właśnie wczoraj byłam na wycieczce we Wrocławiu. Chodziłam tam sobie i wróciłam do Rybnika. I ledwo wyszłam z auta i poczułam ten smog, ten dym, to nawet moja mama powiedziała, zaraz się tu udusimy i może nawet się przeprowadzimy, bo tyle tego, jeszcze te kopalnie i tak to zanieczyszcza środowisko, coraz więcej jest chorób, ludzie chorują na astmę i myślę, że jednak warto przekonywać innych do tych nowych technik. Energia odnawialna jest dziedziną nieznaną tutaj, jednak powszechne jest to górnictwo, które jest priorytetem jako tako. Większość rodziców, ojcowie przede wszystkim pracują na kopalniach. Jest to taka, jakby powiedzieć, no, tradycja rodzinna, że wszyscy raczej to kontynuują i boją się próbować nowych rzeczy, jakimi jest energia odnawialna. Dlatego liczę, że to poszerzy moje horyzonty i kiedyś coś osiągnę w związku z tym. Ich wypowiedź jest bardzo krótka. To jest zawód z przyszłością. Ja to całkowicie potwierdzam. Młodzieży z Rybnika nie trzeba zachęcać do odnawialnych źródeł energii. Sami świetnie czują wiatr zmian i choć z opowieści rodziców dobrze znają stary świat, to intuicyjnie rozumieją, jaka będzie przyszłość. Ale na Śląsku te przemiany zauważają nie tylko młodzi. Pamiętam, zjazd na dół. Miałem gacie mokre, jeżeli tak można powiedzieć. Od razu jechałem na 650 metrów pod ziemię. Szola, która tutaj jeździ 4 metry na sekundę, tam u nas jeździła 12 metrów na sekundę. Oczywiście docinki jeszcze kolegów, starych hajerów, którzy już dobrze wiedzieli, jak młodego podkosić, to dawało swoje efekty. Były górnik jest dziś przewodnikiem w dawnej kopalni Guido w Zabrzu, teraz przekształconej w muzeum. W 80-tych latach, jak pracowałem, było grubo ponad 70 kopalń. Dzisiaj mamy troszeczkę ponad 20, a słyszymy, że dalej są zamykane. Troszkę żal, ale taki jest. Tak to wszystko wygląda. Chodząc do szkoły, nawet nikt nie myślał o komputerach, o telefonach komórkowych. Dzisiaj jest to normą. Wszystko się zmienia. Przechodzi się na inne formy energii. Więc systematycznie będzie to wszystko wygaszane. Kopalnie jednak nie mają racji bytu. Wszystko się zmienia. Przechodzą na wiatraki, przechodzą na jakąś energię inną, słoneczną. I ta energia, która dotychczas była z węgla wyciągana, jednak upadnie. Ja myślę, że za 20 lat to chyba kopalni żadnej nie będzie już na Śląsku. Epoka paleolitu, czyli kamienia łupanego, czy też kamienia gładzonego, nie skończyła się dlatego, że zabrakło surowca. Tylko dlatego, że przyszły nowe technologie, nowe materiały i my jesteśmy dokładnie w XXI wieku, dokładnie w tym samym momencie. Stworzyliśmy już rozwiązania, które pozwolą nam przeżyć w świecie bez paliw kopalnych. To nie znaczy, że już jutro zapomnimy o ropie czy węglu, że od razu zamkniemy elektrownię.
Ale aby mieć szansę na powstrzymanie najgorszych skutków zmiany klimatu, musimy zrezygnować z paliw kopalnych do około połowy wieku. Tej rewolucji nie możemy hamować, bo tylko ona może uratować planetę, na której żyjemy. Zmiana zależy od nas, od naszych codziennych wyborów, od decyzji naszych przedstawicieli, od tego, czy starczy nam sił i odwagi. Tysiące Polaków i miliony ludzi na całym świecie nie czekają i już tworzą świat nowej technologii. Dołączmy do nich. To ostatni dzwonek.